Cześć. Tu. Cześć. 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 Tu? Tu telewizja. Kulturki, kulturki. Przecież telewizja nie... jakaś śniadaniowa chyba. Czy kolacyjna? Kolacyjna dzisiaj. A może deserowa? Lepiej? Deserowa. Dobra, będziemy dzisiaj telewizją deserową. Zapraszamy na serniczki i beziki. Mama bardzo... A kto zaprasza? Mama. Katrina Wege, najpiękniejsza pani w telewizji. Oj, najpiękniejsza pani w telewizji. I moje piękne asystentki. Moje piękne asystentki Ola i Maja, czyli kulturki. 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 Program śniadaniowy. Kulturki. Kulturki. No dobra, dziewczyny. To co dzisiaj w tej naszej telewizji deserowej nam zaproponujecie? Jaką książkę? Mama w occie zabójcze pierogi. Ale najlepsze jest to, że nie zrobili mama w koperku. No właśnie. Dlaczego nie mama w koperku? Mama w koperku, zabójcze pierogi. No wiecie, ja chyba wolałabym być mamą w koperku niż mamą w occie. No właśnie, mamo. Albo w lesie, ale... albo w frytasach. No też może być. Ale myślę, że albo taki był pomysł autora, którym jest Marcin? Przewoźniak. Marcin Przewoźniak. Który coś ciągle przewozi, na przykład Katylinę Wege na swoich plecach. No dziewczyny, to zacznijmy od początku. Powiedzmy, kto jest główną bohaterką tej książki? Estera. Estera. Kim jest Estera? Córką. Ale ona się objada samymi śmieciowym żarciem. Co to jest śmieciowe żarcie? Niezdrowe. Chipsy, no wiecie, ciągle tosty, tłuste, chipsy. Wszystko, co tak naprawdę tłustego znajdzie w lodówce. Czyli nic takiego gotowanego, wszystko tak przetworzone. No bo mama do niej wraca bardzo późno. A, czyli mamy nie ma często w domu. No tak, bo ona nagrywa program telewizyjny. Program telewizyjny, a w ogóle ile śniadaniowy. Estera ma lat? Ile Estera ma lat? Nie ma. Tak 13. Nie, 13. Serio? Tak, serio. 13 lat ma Estera i spędza wieczór w domu, objadając się... chipsami. No jakimś w ogóle takim jedzeniem niezdrowym, prawda? Za bardzo. No frytasy. Ale to jest bardzo dziwne, dlatego że jej mama okazuje się kim? Oni prowadzą takie o niejedzeniu mięsa. No właśnie, Wege w ogóle, Katrina Wege, czyli prawdopodobnie jej mama jest wegetarianką, tak? I też jest mistrzem kulinarnym. No tak, ale tak naprawdę no to ktoś inny to gotuje, a ona tylko pokazuje te dania. A ta mama w ogóle nie potrafi gotować. Naprawdę? Naprawdę. Czuję się zawiedziona. No ale widzicie, jak to magia... A ty umiesz! No ale są plusy i minusy. No ten, ty na przykład nie występujesz w telewizji, ale umiesz gotować. No i spędza z nami czas. No właśnie, bo ta mama też za bardzo z tą Esterą czasu nie spędza. No ale pewnego dnia... Jak przychodziła, coś... to zawsze mówiła te same dwa słówka i się kładła do łóżka. No właśnie, ale pewnego dnia coś się dzieje. Co ta mama proponuje tej Esterze? Że nie, no, ta Estera przychodzi do domu i okazuje się, że zostaje całkowicie zapłakaną mamę siedzącą na krześle i mama jej powiedziała, że ona została przerzucona do niższej ligi. Jakby z programu. A, czyli program jej będzie inny. No tak. Lub w jakimś gorszym paśmie. I się nazywa Świat Kontra Hub. I tam było takie coś... Zapraszamy w tym... W programie telewizyjnym Świat Kontra Hub. Super. Czyli no jest program. A może ty kiedy będziesz występowała w telewizji? I będziesz... Chyba wolałabym jednak nie. Ja też. Wolałabym nie występować w telewizji. Ale zaraz wrócimy do tematu telewizji. Natomiast no powiedzcie, co się dzieje dalej? Oni wyruszają jakby z całą ekipą. Oni są w Warszawie. Oni są w Warszawie. Chcę powiedzieć, bo tam mówili. Że a gdzie później wyruszają? Potem wyjeżdżają do takiego jakiegoś malutkiego miasteczka. Który się nazywa Suprasil. Suprasil. No i wtedy tam jest okropny wątek miłosny. Wszyscy ludzie, którzy nie lubią słuchać wątków miłosnych, kiedy Maja ostrzega. Start, to wtedy wszyscy zasłaniają uszy, dobra? No Maja będzie zawsze ostrzegać przed wątkami miłosnymi w książkach. To właśnie, uwaga, tu też jest wątek miłosny.
Ale taki malutki. No, malutki, ale co poza tym? Ja wiem, skąd się wzięła ta mama w ocie, bo kiedy ta mama czasem miała taką minę, jak się coś nie udało i ona wtedy miała taką minę i że ona mówiła i wtedy mama była w ocie. Czyli taka kwaśna mina. Tak. No bo ocet to jak smakuje? Odleśnie. No, tak jest raczej niezbyt smaczny. Jest taki kwaśny też, nie? Jak są na przykład ogórki w occie, to one są takie kwaskowe i takie ostre też przy okazji. Ja myślałam, że ocet używa się tylko do czyszczenia. No właśnie, bo u nas w domu to ocet najczęściej używa się jednak do sprzątania, a nie do gotowania. A nie do... ale smaczne. Poproszę jeszcze szklaneczkę. Dosyć mało octu używamy. Znaczy, myślę, że nawet mogłabym powiedzieć, że wcale. Chyba, że octu jabłkowego, no to używamy. Ale takiego klasycznego octu to raczej nie używamy. No dobra, co ale... Co to jest ocet jabłkowy? No taki ocet z jabłek robiony. On nie jest kwaśny. Jabłuszkowy soczek! On też jest kwaśny, ale on taki ma miły zapach jabłek, a czyli nie... Czyli jabłuszkowy soczek. Niekoniecznie. Wróćmy do mamy w occie. Dowiedzmy się, co tam się wydarzyło, bo to jest dopiero początek historii. Kiedy Estera wyjeżdża z mamą tą trasę telewizyjną, żeby nagrywać ten program, ona się cieszy, prawda? Bo ona sobie myśli, a spędzę sobie z mamą trochę więcej czasu. Tak, ale ona się dowiaduje, że jakby robienie tego programu nie jest w ogóle łatwe. No właśnie, tego się też dowiaduje. No, że sam program na przykład, że sam program trwa pół godziny, a nagrywanie go trwa 6 godzin. No, to jest właśnie to, nie? Że, znaczy my zasadniczo nie oglądamy za bardzo telewizji. Czasami musieli robić 4 ujęcia, zanim udało im się nagrać. Tak. Bo coś tam, bo coś tam spadło, bo coś tam szumiało, bo coś tam, coś tam. To trochę widzę takie podobieństwo też w nagrywaniu podcastu, prawda? Tylko, że wszyscy Cię widzą. Coś tam spadło, coś tam szumiało. No ale tutaj na przykład powtórkę. Ale tutaj na przykład, jeśli któraś z nas zaczyna tańczyć, no to Wy tego nie widzicie. Chociaż czasami pewnie słyszycie. Więc to nagrywanie tych programów pojawiło się sporo postaci takich, które w takim studio telewizyjnym są istotne, prawda? Kamerzysta, taki co dźwiękiem się zajmuje. Realizator dźwięku. Tak. Jest jakiś oświetleniowiec na pewno, który się światłem zajmuje. I reżyser Mycha, on się kocha w mamie. Nie, to nie był reżyser, to był kamerzysta. Kamerzysta Mycha, on się kocha w mamie tej Estery. No to jest ten wątek miłosny. Nie, jest jeszcze inny, lepszy. Lepszy, dobra, to nie zdradzamy. Gorszy. Niech wszyscy odkryją. Gdzie się chłopak z tą Esterą zakochał. To jeszcze kto na takim planie telewizyjnym? Kogo jeszcze zapamiętałeś? No nie, tam było tylko 5 osób w tak? tym. Okay. Reżyser, ten dźwiękowy, kamerzysta, jeszcze scenograf. Estera i mama. No już jeszcze no nie. Taki scenograf. A wiecie, kto to jest scenograf? No scenograf to jest ten, co ustawia różne rzeczy, tak? Właśnie sznurówka była. Sznurówka jej szefowa. A, szefowa. To może scenarzystką była, a nie scenografką. Nie. Scenarzysta to jest ten, co pisze scenariusz, tak? Czyli jak będzie program wyglądał po kolei. No nie, bo... A scenograf to ten, co się zajmuje scenografią, tak? Czyli jak będzie wyglądać scena? Ktoś, kto opisuje, jak będzie to wyglądać, ta scena. Czyli drzeweczka, tak, że na przykład tu ona nagrywała ten program kulinarny, no to gdzie będzie stał stół, gdzie będzie stała kuchenka, gdzie będzie stał garnek, gdzie będzie leżeć deska. Oni tam robili na takiej po prostu małej, składanej kucheneczce z takim grillem. O, widzicie. Bo świat kontrast hub. No tak, tak. Jak Robert Makłowicz, znacie takiego pana? Nie. Co gotuje? Albo ta, Magda Gessler. To to jest. Robert Makłowicz to jest taki pan podróżnik, kucharz. Oni też byli. Jeździł w różnych miejscach i w Polsce, i za granicą, i on właśnie gotował. I tak miał taki program, w którym pokazywał, jak się gotuje. Różne potrawy tam z różnych części i bardzo przy tym ciekawe historie opowiadał. Ale wróćmy do naszej historii. Zabójcze pierogi. Zabójcze pierogi. A właśnie. W koperku. No właśnie, mnie to ciekawi. No bo tam było takie zabójcze mięcho. Co tam się było wydarzyło? Takie mięcho. Mięcho? No mięcho. No nie, tam były takie pierogi... Z miechem. Nie, tam po prostu w jednym odcinku tego oni nagrywali, że oni tam robili pierogi i jeden z widzów zatruł się tym pierogiem. Zatruł się?
Tak, bo okazało się, że w środku jest pierścień i trzeba by go było wywieźć. Zakrztusił się, tak? No nie, po prostu nie, zatruł się, tak, zatruł się. Zatruł się. Ale potem odżył. Połknął co? Zjadł pieroga, w którym coś było w środku. Było chyba coś tam usypiające i jeszcze taki coś, co skradziono. Bo tam skradziono różne rzeczy. No, czyli jakiś pierścień, tak? Tak, pierścień. I w środku w pierogu był? A pierogi były z mięchem? Tak. A chciałabym jeszcze powiedzieć taką ciekawą rzecz, która tam ona mówiła też na początku, że oni, że oni mieli na nazwisko, ta ona miała na nazwisko chyba Parzymięs i ona tak opowiadała, no pewnie się dziwicie, wielka Katrina Wege ma na nazwisko jak Parzymięcho. No, to by było takie smutne, co? Jakby ktoś tak był gwiazdą kuchni wegetariańskiej, a nazywał się Mięcho. Wracamy do tego pierścionka. Tam przyjeżdżają policjanci. No i oni myślą, że oni skradli ten pierścionek. A nie dokładnie pierścionek, bo tam były cały taki wielki po prostu wór tych skarbów. A czyli zostało skradzione coś? Zostało skradzione, tak? Tak. Skąd? No i to. Skąd to zostało moje skradzione? I to było z takiego zamku, klasztoru, takiego no wielkiego zamku. No i tam w tym klasztorze okradną, ale to nie byli oni, tylko to się przypadkowo stało. Nie wiedzieli dlatego, bo to było w jakimś mieszance jakiś pod jakichś rzeczy. No i oni nie widzieli, w ogóle nie widzieli tego pierścionka, więc dali go jak no normalnie. W tym pierogu. No tak. Tak? Okej. Okay. No i jak tylko powiem, jak była policja przyjechała, to ten oni ich przepytywali. No i ona rozpoczęła swoje własne śledztwo. Kto? Nad tymi rzeczami. No ta dziewczynka Estera, ona sama jakby sobie śledztwo sama pokierowała. No i czasem mówiła policji niektóre rzeczy. I też dziwne było, że był taki zaskakujący jakby, nie wiadomo dlaczego był taki dron, który jakby robił jakieś niepostrzeżenie rzeczy, które były takie czasami dziwne, bo szumiał nad ich głowami, kiedy nagrywali, no. Bo ja rozumiem, że to policja pierwszą podejrzaną się stała ta mama, tak? No bo to ona ugotowała tego pieroga. Tak, ale ktoś chciał właśnie, o co chciałabym powiedzieć, że ktoś chciał na nich zwalić to wszystko. Bo ktoś to zrobił i specjalnie wiedział, gdzie oni będą nagrywać, że specjalnie włożył to tam, żeby nikt się nie zastanawiał, że to oni. Czyli tak chciał przekierować podejrzenie. Podrzucili. I to się chyba nawet nie nazywało pierogi, tylko coś innego. To się chyba nazywało, takie pierogi z mięsem nazywają się kartacze. I tak, to był kartacz, prawda? Mhm. No ale to jest taki typ pieroga, tak? A powiedzcie mi, bo ta, mówicie, że ta Estera sama na własną rękę śledztwo, tak? Prowadziła? Tak. I co? I odkrywała powoli tę tajemnicę, tak? Tej kradzieży. No. No i nie będziemy zdradzać końca, bo to bardzo ciekawa historia, według mnie. Ja bym ją oceniła na 5 i plus. 5 i plus, czyli podobała Ci się? Podobała mi się. No nie będziemy zdradzać, jak się skończyła, ale powiemy Wam, że z tej Estery to był niezły detektyw, co? Mhm. Całkiem nieźle sobie radziła jako detektyw. Dobrze, powiedzcie mi dziewczyny, co Wam się podobało w tej książce? Mi się wszystko! Mi się najbardziej podobało to, że to jakby było takie, jakby się to niespodziewanie dzieje na jakimś miejscu, że na przykład, załóżmy sobie, by teraz jakiś pies się pojawił, no. Że były takie niespodziewane sytuacje, no, tak? Że, no, oni nawet nie widzieli już w tym mięsie żadnych rzeczy. A skąd oni mieli wiedzieć, że to przypadkowo nie pani od sklepu? Ale tak samo przecież, tak samo przecież taka pani by tego nie zrobiła. Wszyscy pewnie mogli być podejrzani w takiej sprawie. Czyli, oprócz Estery! No, nie wiem, może nawet ona była podejrzana. A co się tobie, Olu, podobało? Wszystko. A najbardziej? No nie miałam jakiegoś takiego najbardziej.
Komu poleciłbyście, dziewczyny, tę książkę? Od 5 do... Ja bym poleciła tak od 6 do 10 lat. Ja bym od 6 do 9 albo od 5 do 8. No ale stara miała 13, co taki nastolatek. A, no to jednak tak do 14. Tak od 6 do 14. Do 13. Ja myślę, że takie 6-letnie dziecko tam zrozumie. Pamiętam, że tam były takie dziwne słowa, którymi się komunikowały te koleżanki. Maja ma 7 lat, jakoś zrozumiała, no nie? No tak, no zrozumiała. Bo ja mądra bym. Ale zastanawiam się, no, znaczy, może to jest tak, że to dorosły by nie zrozumiał za bardzo tej książki, a dziecko szybciej. Bo no tam właśnie. Było sporo takiego śmiesznego języka nastolatków, no, który dla takich osób starszych no, może się wydawać trochę dziwny. Na przykład taki. Skrótowce, bo tam były te SMS-y, nie? Tych dziewczynek. To takie grillaska. No, takie właśnie dziwne, dziwnym językiem się posługiwały te dziewczyny. Tak samo, jak takie spojrzające, takie spojrzenie. Spojrzenie. Nie wiem, o co ma i chodzi. Taki język spojrzeniowy. Aha, taki, że się mówi wzrokiem, tak? Maja właśnie do mnie mówi wzrokiem jakieś dziwne rzeczy, ale nie wiem, o co jej chodzi. No dobrze, podsumujmy w takim razie tą historię. Historia detektywistyczna, taki wątek kryminalny z kradzieży się pojawia. Jest dziewczyna, detektyw. A nie chłopak, wyjątek. Nie wiem, czy taki wyjątek. No dużo jest fajnych takich bohaterek. Książkowych? Detektywek. Jednocześnie myślę, że jest to książka dosyć zabawna. W taki zabawny sposób pokazująca. Szczególnie myślę takie relacje nastolatków, bo tam dużo tego języka nastolatków się pojawia. No ale też jak dziewczyny wspomniały, można poobserwować trochę pracę w telewizji. Co jest, myślę, ciekawe zobaczyć, jak to wygląda, co tam za tym szklanym ekranem się pojawia, ile to kosztuje tak naprawdę pracy, że to nie jest takie... Że na przykład program trwa 5 minut, a nagrywa go się 6 godzin. No, myślę, że na przykład jak są tacy nie podcasterzy, a youtuberzy, czyli ci, co nagrywają filmiki i wrzucają na YouTube'a, no to myślę, że to też jest taka ciężka praca, prawda? No bo podcast jest o tyle łatwy, to jak powiedziała Ola, że my możemy tu robić różne dziwne rzeczy, a wy tego nie widzicie. Pewnie niektóre z nich słyszycie, niestety. Możemy na przykład udawać krowy i nas nie zauważycie. Może jednak usłyszycie, ale no... No niektóre niestety rzeczy na pewno słychać, jak się tu kręcimy. Ale nie widać, tak? I jak jest jakaś pomyłka, no to trochę łatwiej jest to wyciąć i coś tam zmontować, a jak się coś nagrywa, obraz się nagrywa, no to trzeba już zrobić drugie ujęcie. To jest na przykład trudniejsze, bo na przykład mówisz coś tam i przemieszczasz się z boku na bok, no to jeśli wyciągniesz to, no to będzie to wyglądać tak, jakbyś w jednej sekundzie stał już na drugim końcu. No pokoju. Właśnie. Jakbyś wyciął to, czyli trzeba bardzo szłeś. Uważać, prawda? Trzeba bardzo uważać właśnie, żeby wszystko na przykład robić tam, gdzie kamera sięga, żeby powiedzieć dokładnie to, co było w scenariuszu, a nie coś zupełnie innego. Także to jest bardzo trudna praca, prawda? Aktorzy też mają taką trudną pracę, bo muszą zapamiętać dokładnie to, co mają powiedzieć. Albo taki prowadzący program kulinarny. A my w tym podcaście to raczej mówimy po prostu, co nam przyjdzie do głowy. No, czasem coś planujemy. Co chcemy powiedzieć, ale to jednak w większości przypadków jest dosyć spontaniczna rozmowa o niczym takim konkretnym, co byśmy sobie zaplanowali. No dobrze, ale teraz zaplanowałyśmy chyba już koniec tego odcinka. No. Zatem czas się pożegnać. Cześć! Cześć! I cześć! Cześć! Tu kulturki i kulturki. Do usłyszenia. Ola, Maja i mama. Do usłyszenia następnym razem. Pa! Pa, pa.